Ruszymy. Nasi wrogowie zbyt długo przeciwstawiali się prawdzie. Nie możemy tylko stać i patrzeć na to, jak nasi przeciwnicy okłamują i wprowadzają w błąd mieszkańców naszej planety. Musimy się im przeciwstawiać. Musimy chwycić za broń i walczyć przeciwko naszym ciemiężycielom. Z natury nie jestem człowiekiem, który ucieka się do przemocy. Wy też tacy nie jesteście. Wiem o tym. Nadszedł czas, żeby wszyscy ludzie spełnili swój obowiązek i stanęli w obronie tego, co wierzą. Nadszedł czas. Ten czas nadszedł. Nasz czas. Robimy wszystko, żeby ochronić samych siebie i nasze rodziny. Zrobimy wszystko, żeby bronić naszych ideałów przed heretykami. Jeśli będzie trzeba, wypowiemy naszym wrogom wojnę. Kto to był? Wyglądał niezwykle charyzmatycznie, choć biło od niego chłodne. A jak ci się wydaje? To nasz przyjaciel pan Jacob McCallen, przywódca kościoła Woldeka, albo jeśli wolisz awangardy. Podobno to pokojowo nastawiony facet. Okazuje się, że chyba ktoś się co do niego pomylił. Od razu widać kompleks Hitlera, prawdziwy miłośnik faszyzmu. Wplątałaś się w niezłą aferę, ale mi się to podoba. Ale ja myślałam, że Kościół Wolteka to pokojowo nastawiona organizacja wspierająca uprawianie medytacji i filozofii. Tak się zdaje tobie i 20 miliardom innych duszyczek, ale prawda jest zupełnie inna. Spójrz jeszcze raz na monitor, coś ci pokażę. No to? Nazywa się Gordon Holloway. Widać, że to chodzące zło, co? Okazuje się, że to prawa ręka McCallena. Stoi na czele specjalnych oddziałów awangardy. Ta infokostka to istna kopalnia informacji. Tak. Awangarda dysponuje agentami wyhodowanymi w probówkach. Ich wiedza na temat inżynierii genetycznej przewyższa wszystko, co do tej pory widziałem, a widziałem całkiem sporo. Z tego, co wiem, największymi wrogami awangardy są jacyś goście, których oni nazywają ojcami albo radą kapłanów. Nie wiem, co to za jedni, ale się dowiem. W każdym razie ten Gordon początkowo miał objąć jakąś ważną funkcję religijną w Radzie Kapłanów. Miał być chyba czymś w rodzaju Dalaj Lamy. Ale awangarda porwała go, zanim do tego doszło i coś mu zrobili. Przeprowadzili na nim jakieś eksperymenty, próbowali wykorzystywać swoje moce. Według mnie to stek bzdur. Zarówno awangarda, jak i ci goście z Rady Kapłanów wierzą, że ten dzieciak ma jakąś moc, że jego przeznaczenie jest czymś niezwykle ważnym, więc jak awangarda go porwała, to się z tego zrobiła duża sprawa. Jakie eksperymenty przeprowadzali na tym dzieciaku? Próbowali przejąć kontrolę nad tymi jego mocami, ale musieli coś spieprzyć, bo dzieciak jest załatwiony na amen, rozdzielony na pół, przynajmniej jeśli chodzi o sferę duchową. Jedna część jest chaotyczna, a druga to czysta logika. Teraz ten ich Gordon jest niezłym sukinsynem, więc lepiej trzymaj się od niego z daleka. Według tych informacji potrafi zabić tylko za to, że ktoś wepchnie się przed nim do kolejki albo kichnie w jego stronę. To on jest przywódcą całej mrocznej części kościoła Wolteka. Pewnie zastąpi starego McCallena, jak ten się przekręci. Chociaż może to potrwać parę wieków, biorąc pod uwagę pojęcie.
poziom technicznego zaawansowania tych kości. Dlaczego policja nic z tym nie robi? Chociaż ma tak wiele informacji o awangardzie. Nie mam pojęcia. Może to jakiś plan, a może chcą przycisnąć tych drani w odpowiednim momencie, albo te...